Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza i koniec roku szkolnego to idealne warunki do otwarcia odkrytych kąpielisk. Dzisiaj pierwsze z nich zostały otwarte, choć są miasta, gdzie na kąpiel chętni będą musieli jeszcze poczekać. Łukasz Kądziołka. Po szkole od razu na basen. Cieszymy się, że dzisiaj, pierwszy dzień wakacji dla dzieciaków, zaraz po rozdaniu świadectw jesteśmy. Polecamy wszystkim. Czyli jest co świętować. Tak, świętujemy. Tak, pierwsze świadectwo. Na gliwickim kąpielisku leśnym już dzisiaj można było poczuć wakacyjny klimat. Przez pierwsze dni obowiązuje promocyjna cena wstępu. Ze względu na to, że jeden z naszych basenów, duży basen, jest jeszcze nieczynny. To pierwsi w tym sezonie klienci basenu Bugla w Katowicach. Kolejki nie było, ale niektórzy już bardzo czekali na otwarcie. Chętni przyjeżdżają tu nie tylko z różnych dzielnic Katowic. Nie ma za bardzo, nie ma gdzie. Fala jest w remoncie, także jak będzie otwarta, to będę korzystał z fali. A na razie Bugla jest wystarczająca. Niektórzy spragnieni zabawy w wodzie jechali tu specjalnie jeszcze dłużej. Dopiero uczymy ich pływać. Ale rozumiem, że zapał jest, żeby się... Zapał jest, tak. Bawić się lubią. Lubię wodę. Na Bugli zawsze są tłumy, więc dzisiaj wyjątkowo przy sprzyjającej pogodzie można było sobie wybrać miejsce do odpoczynku. W tym roku kąpielisko będzie działać dłużej. Bilet normalny podrożał o 20%. Z katowicką kartą mieszkańca wstęp jest o połowę tańszy. W ubiegłym roku około 40% naszych klientów skorzystało z tej karty. Drugi sposób, no to przyjście na basen po godzinie 15. To jest to bardzo popularna pora, zwłaszcza w tygodniu, kiedy pracujemy. Bilet popołudniowy również kosztuje o połowę mniej niż całodniowy. Bezpłatnie będzie można skorzystać z kolei z basenu w Zabrzu Maciejowie. Ale jeszcze nie teraz. Dopiero za kilka dni woda pojawi się w mniejszym basenie. Tak jak co roku rozpoczęliśmy prace konserwacyjne przygotowujące do sezonu. Niestety w tym roku okazało się, że jest ich trochę więcej. Przeciągnęły się te prace. Były też dni deszczowe, które również wydłużyły ten proces naprawy tych niecek. Ale już najbliższą środę będziemy otwierać małą nieckę. Wstęp będzie bezpłatny aż do momentu uruchomienia dużej niecki. Najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu lipca puste kąpielisko powinno już być oblegane, ponieważ wtedy ma zacząć działać w pełni.